Dinozaurem był Mononykus. I co ciekawe, najbliższą odpowiedzią był lis. Najbliżej, co no właśnie, strzeliliście. Teraz pytanie, to było czy najbliżej. Czy uznajemy tę odpowiedź? Bo mamy też... Nie, oczywiście, że nie. Ale mamy też materiały popierające. Proszę. Uważam, że nie. I co więcej, jest to obelga dla mnie, że jeszcze nikt nie zgadł dinozaura. Zgadł. To by sugerowało, że źle udaje dinozaury, co nie jest prawdą, to jest moja pasja, ja jestem w tym super. Zaczynamy. To jest Shibu, czyli... Szybko i bez uczucia. Jak umieszała. Naprawdę kręcisz. I Rafał. Dzisiaj są dwa tematy, bo ostatnio nie było odcinka, to dzisiaj są dwa tematy. Dlaczego nie było odcinka, Jakub? Bo nam się nie chciało. Nieprawda, jesteśmy strasznie zapracowani. Prawda, oczywiście. Pierwszy temat. Rozpocznę od pytania. Tak. Czy... Fajne pytanie. Czy afera między Minecraftem a Gazetą Wyborczą? To jest temat. To jest pierwszy. Moje pytanie brzmi... Tak. Czy to jest kolejny atak boomerów, którzy nie rozumieją gier komputerowych i zaczną zaraz mówić, że jak ktoś gra w GTA, to teraz wyjdzie na ulicę i zacznie wszystkich zabijać i te gry to jest zło i szukają w grach naprawdę zła i że degeneraci tylko grają w gry i ci młodzi to tylko siedzą przy tych klockach i je układają? Czy jednak jest to problem, któremu warto się przyjrzeć i trzeba rozwiązać? Czy chcesz, żebym odpowiedziała teraz na to pytanie? Chciałbym. Wprowadźmy, bo jest, myślę, że wiele osób, które nas miga ogląda, się, miga się. Które nie znają, nie grały w Minecrafta. Jest to taka gra, która... Gdzie stawiasz kloce. Gdzie stawiasz kloce. Pięknie. Tak, to jest nasz poziom intelektualny. Ale o co poszło? W czym jest case, Kuba? W czym jest case? Minecraft jest grą, w której możesz grać z innymi ludźmi. Tak. To jest cudowne. To znaczy, że możesz budować coś sam lub możesz wejść na serwer i przeszkadzać budować innym. To jest gra dla socjopatów, takich jak ja. I w związku z powyższym, jak masz takie serwery i pojawia ci się taki troll, który zaczyna przeszkadzać innym w budowaniu, albo pisze ci na czacie, żeby umarła ci matka na raka, bo nie dałeś mu złota, albo pisze do ciebie ty ku... co już jest bardzo niemiłe. To no, przydają tak. się takie osoby, które piszą o no kolego. To jest serwer dla kulturalnych ludzi po 30. Jak chcesz tak pisać, to idź na serwer dla dzieci. No właśnie, i teraz pytanie jest... Ktoś to musi robić. Ktoś musi kontrolować. No, kto? No osoby, które grają. Skoro spędzają tam tyle czasu, znają serwer, znają tych ludzi, no to są powoływani na funkcję na przykład właśnie moderatora czata. No właśnie, nie są bo mówimy o dwóch serwerach, które są w Polsce, w Olsztynie. Ale to już zależy od serwera, znaczy to zależy od serwera, bo masz serwer, na którym może być cały czas ta rekrutacja i po prostu jak chcesz zostać takim moderatorem, a jest niedobór, to wysyłasz jakieś tam wymagane rzeczy typu CV albo coś tam i się dostajesz, albo właśnie co jakiś czas przeprowadzają taką rekrutację, to zależy od serwera. No dobra, no ale teraz jest pytanie, ponieważ jest pytanie. Na tych moderatorów zostały wybrane dzieci. I to nie takie dzieci 17, tylko dzieci 12-11. No bo takie osoby grają na tym serwerze, to kto ma zostać powołany, jak nie osoby, które grają na tym no serwerze? No dobrze, no ale jeżeli w takim podaniu musisz podać ile godzin w tygodniu, i to jest 10 godzin, jesteś w stanie poświęcić na tego Minecrafta, to czy myślisz, że taka osoba, która ma 11-12 lat, jest w stanie podjąć taką świadomą decyzję, ile ona jest w stanie poświęcić tych godzin i one dostają zapłatę w formie tych tokenów, tak? Znaczy w ogóle mogą też nie dostać zapłaty. Albo w ogóle mogą nie dostać. Zapłatą jest to, że prestiż. Uczą się, poza tym mają dużą rangę na tym serwerze. To nie jest tak, że wiesz, wchodzisz sobie na serwer, tak normalnie jak jesteś nikim i nikt ci nie pisze dzień dobry, nikt ci nie pisze cześć, stary, nikt ci nic w ogóle, wchodzisz i jesteś niezauważalny. Dostajesz takiego moderatora i już jest, dzień dobry, proszę pana. Chce pan kawki, proszę pana? 50% może być, proszę pana? I 60% może być? Podaję ci wódeczkę. A wódeczka musi być zimna i gęsta, jak sok.
Masz prestiż, jesteś pan! Problem jest taki, Kuba, moim zdaniem tutaj, że rzeczywiście naprawdę te serwery nie są w stanie zatrudnić ludzi dorosłych, które poświęcą ileś tam rzeczywiście 10 godzin w ciągu tygodnia. Ale to jest tak, że te dzieci, tak? 11-12 lat, tak? Siedzą tam tyle godzin. One po prostu to i tak już robią, w sensie bawią się. Są przez 6 godzin w zabawie. I to nie jest tak, że jak teraz dostaną taką funkcję, to przez te 6 godzin, po pierwsze, i tak by były na tym serwerze te dzieci, tak czy siak. Mhm. I tak by były taką ilość godzin, bo tyle czasu najwyraźniej spędzają. Po drugie, skoro i tak już tyle siedzą, to nie jest tak, że one w tym momencie się nie bawią, że one nie budują sobie domku w tym czasie. To jest funkcja, w której muszą patrzeć sobie na czat i na przykład ktoś przeknie, mówią, o no, nie wolno. Albo ktoś cheatuje, mają no, ale w międzyczasie okay. I tak sobie budują. Jakub, ale z drugiej strony, jeżeli to są osoby, które mają 10-11 lat, to nie uważasz, że skoro w Polsce jest takie prawo, w Unii Europejskiej jest takie prawo, że takie dzieci nie mogą pracować. Ale to nie jest praca, jest to jest zabawa. No właśnie, no to dlaczego w takim razie muszą podać ilość godzin? Dlaczego muszą wyrobić się te godziny, bo inaczej... Dobra. Podnosi to moją jedną albo drugą brew, kiedy rzeczywiście nie ma na przykład takiej opcji, że musi być zgoda rodzica. No to mogłoby być akurat faktycznie. Mogłaby być zgoda rodzica. Albo rzeczywiście to, że jest coś takiego, że dzieci mogą pracować w reklamie, w kulturze i tak dalej, a jakby to czy to nie jest jakieś takie obejście tego prawa? Ja mam drugie pytanie w takim. Ja mam pytanie. To, że dziecko się śmieje, sprzątając... Słuchaj, to tak samo możemy rozmawiać, że może te dzieci świetnie tam w jakiejś Mongolii czy innych świetnie się czują szyjąc. One się uczą faktu. No ale one same się zgłaszają do tego. One chcą dostać, bo mają z tego korzyść, którą korzyścią jest prestiż na danym serwerze i... Słuchaj, ale tam też zarabiają na rodzinę. Słuchaj, miskę ryżu dostają. Uczą się fachu, szyją ci Nike. Nie jest tak. Pytanie. Świetnie, skąd wiesz, że one się... Ile czasu spędzasz w szkole? Dziennie. W ogóle nie spędzam w szkole. Jak spędzałaś w podstawówce? Nie wiem, z 6 godzin? Tak? 8:15. 8:15, to jest 6 godzin. To nie jest 6 godzin. To jest strasznie dużo godzin. I jesteś zwykłym, szarym uczniem, chodzisz sobie na lekcje i w pewnym momencie jest coś takiego, że głosujemy na przewodniczącego klasy. Głosy dostaje osoba, która jest najbardziej godna zaufania. I ona pieczołowicie pełni później te funkcje. W związku z powyższym musi często ogarniać te bachory. Musi, nie wiem, mieć skarbnika albo samemu zbierać pieniądze na jakieś wycieczki inne typu chodzić na zebrania podczas przerw, ścierać tablice. No dobra, ale... To tutaj, jest praca! Ale tutaj bezpośrednio ma nadzór sam się zgłosił, pedagoga. Sam się zgłosił i dzięki swoim najlepszym kwalifikacjom w danej klasie dostał daną funkcję. Czuje się wyróżniony, cieszy się i dzięki temu staje się lepszym obywatelem. Tak samo w Minecrafcie. Taki moderator to jest przewodniczący klasy. Ale jeżeli... To nie jest tak, że szkoła bezpośrednio zarabia dzięki pracy przewodniczącego. Jak nie? To nie jest tak, że ten przewodniczący dostaje za to, że jest przewodniczącym, dostaje lepsze oceny z matematyki. Ale na przykład taka pani nauczycielka nie musi organizować pewnych rzeczy sama, albo w ogóle nie musi, bo taki przewodniczący to organizuje. Ale no proszę cię... Zetrzeć tablicy nie musi. Co? Co jest leniwa? Sama nie może sobie zetrzeć? Jakub, to jest tak, że Minecraft, jednak te serwery, to są firmy, które zarabiają na tym. I tak naprawdę te dzieci, nie mając tych funkcji... A nauczyciel też zarabia. Cicho. Żeby dostać te tokeny, to musiałoby zapłacić, tak? A tak, to jest barter, to nie jest barter, to jest praca, bo one dostają korzyści za swoją pracę, za swój udział. No to dobrze. Komisja pracy! Gdzie jest inspektor pracy? Nie wiem, no dla mnie to jest trochę tak, w sensie to jest zabawa. I to jest też tak trochę, jakbyś na przykład była w piaskownicy, bawiła się lalkami ze znajomymi i stwierdziła, że... Bo jak ty to widzisz w takim razie? Świetnie, że pytasz. Widzę to. Jakie jest rozwiązanie? Że komisja ma się tym zająć? Powinna się tym zająć komisja. Że dorośli mają być moderatorami? Wolałabym, żebym dorośli byli. Ale to jest taka właśnie sytuacja. Jakbyś była w piaskownicy, bawiła się ze znajomymi i nagle przyszedł ci... I wiesz, zazwyczaj dorośli siedzą gdzieś z daleka albo w ogóle siedzą w domu, a ty na podwórku się bawisz, tak? Robicie głupie rzeczy, bo musicie głupie rzeczy robić czasem. I załóżmy, jakieś bardziej ogarnięte dziecko upomni jakieś mniej ogarnięte, że ej, słuchaj, już trochę przeginasz pałę. Ale to jest taka sytuacja, jakby do takiej zabawy przyszedł nagle tata
i siedział i się gapił, jak grasz w piłkę. I nie już nie bawisz się dobrze, nie możesz powiedzieć pewnych rzeczy, nie możesz przywalić koledze, bo od razu, o, czemu go bijesz? No dobra, ale z drugiej strony to nie jest tak, że jest jakaś wielka korporacja piaskownic, które zarabiają na tym, tylko tutaj nikt na tym nie zarabia, więc to jest po prostu jedno ogarnięte dziecko. Czyli pieniądzem jest dla ciebie problem. Tak, problem jest dla mnie... Problem, że zarabiają ludzie. Tak. To jest dla ciebie problem. Tak. Że ludzie zarabiają. W polskie interesy chcesz zniszczyć w czasie pandemii. Przedsiębiorców minecraftowych. Powiedz im to w twarz. Nie dość, że Morawiecki ich upierdziela, to jeszcze ty ich chcesz upierdzielić. Przepraszam. W życiu nie byłem na serwerze, na którym musiałem ileś być. Jako moderator. Byłem moderatorem. Byłeś moderatorem? Tak, byłem adminem gildii w Gothic Multiplayer. A ile miałeś lat? 14, 15. Nie wierzę ci. Miałem. Nie wierzę Miałem. Ci. Nie Miałem ci. Tyle lat. Kłamiesz. Dobra, drugi temat. Tak często w życiu sprawdza się powiedzenie uderz w stół, a debile się odezwał. Bo zastanawiam się, bo ostatnio, nie wiem czy zauważyłeś, ale jest jakiś taki nurt, taki, tak, ojej, cichutko. Nurt. Jakaś taka dziwna narracja, rzeka. Że rzeka, jezioro, teorii. Nie, jezioro nie ma nurtu. Że wysokie obcasy stają się najbardziej skrajnie feministycznym magazynem w Polsce. I mam wrażenie teraz, że niezależnie, i oczywiście nie bronimy wszystkich artykułów wysokich obcasów, bo nie, bo nie czytamy. Ale, jeden przeczytaliśmy. Ale zastanawia mnie to, że teraz już mam wrażenie, że wysokie obcasy nie mogą wygrać. Niezależnie o tym, co piszą i jak piszą, to i tak komentarze są takie same. Mówimy o artykule, który rozpoczyna się jak? Jaki ma tytuł? Dobrze, już ci czytam. Pani, która... Katarzynie Kucewicz. Patrz, Kucewicz, to powinna być z Konfederacji, że Kuc, że... A, jednak... jednak zbłądziła. Pani Katarzyna Kucewicz napisała artykuł, i to... Nazwa. Dobrze, no ale to niekoniecznie musi się... Nazwa jest ważna. To niekoniecznie musi się odnosić do niej, tak? To nie jest o niej. Może to nie jest o niej. Nie, to nie jest o niej, ale nazwa jest ważna. Ja chciałam, żeby to było ważne. Nazwa artykułu: zdradziłam męża, ale nie jest mi z tym źle. Wręcz przeciwnie, w końcu poczułam, że żyję. I ja uważam, to jest moja opinia. Jako heteroseksualny... Że my obecnie mamy coś takiego, że patrzymy na te catchphrase'y tych artykułów, i już nas krew zalewa! No ale o to już chodzi! Mamy... O! Dlaczego?! I właśnie to, że dają takie catchphrase'y, prowokuje, że ludzie nie czytają już dalej tego artykułu, tylko pojawia się właśnie ikona najprawdziwszego i to coraz częściej pojawiającego się sloganu w Polsce, czyli najbardziej dyskryminowany jest polski, biały, nie polski, jest biały, heteroseksualny mężczyzna. A jeszcze gorzej, jak jest chrześcijaninem. Ale w ogóle to jest bardzo ciekawe, bo na przykład ja czytając to, ten tytuł, w ogóle nie miałam takiego odczucia, bo na przykład czytając sam tytuł, zdradziłam męża, ale nie jest mi z tym źle, wręcz przeciwnie, w końcu poczułam, że żyję. Że ta kobieta na przykład uwolniła się z patologicznego związku. Na przykład. No ale wiesz, skojarzenie jest proste. Nie, skojarzenie jest moje. Jest teraz... To nie możesz zrzucać odpowiedzialności za swoje skojarzenia na panią Katarzynę Kucewicz. To są twoje skojarzenia. Są. W sensie, mężczyzna zdradza. Ale to nie ma teorii takiej, to nie ma założenia, bo ja zauważyłam, że mnóstwo... Znaczy właśnie powiedzmy po prostu tak. Pojawiają się komentarze po prostu pod tym artykułem, które mówią... Tak, jak kobieta, teraz te kobiety takie wyzwolone, jak kobieta zdradza, to jest dobrze, a jak mężczyzna zdradzi, to oczywiście najgorszy i w ogóle, że wszyscy mężczyźni tylko chcą zdradzać, a jak kobieta zdradza, to jest wyzwolona i taka super. No właśnie, a... Te feministki cholerne, ha, tfu! A co ciekawe jest to, że absolutnie w artykule w ogóle nie ma takich założeń. Artykuł? I po prostu zastanawiam się, czy to nie jest kwestia tego, że... Czy to nie jest trochę strzał w stopę Gazety Wyborczej, czy tutaj właśnie wysokich obcasów, że dają takie bardzo łapiące catchphrase'y na sam początek artykułu, znaczy, czemu oni chcą łapać akurat tych faktycznie tych białych heteroseksualnych mężczyzn? Dlaczego oni chcą ich podkurwiać? Problem jest taki, że potem ta publika, ona nie czyta tego artykułu. No właśnie, oni powinni to przeczytać, nie? Bo oni jakby tym... Bo co z tego, że mówisz o tym, że na przykład...
no, mężczyźni czasem nie wiedzą nawet, że przekraczają jakieś granice w molestowaniach i w takich rzeczach, tak? Mhm. Że po prostu nie zdajemy sobie sprawy, bo nie jesteśmy edukowani i czasem przekraczamy te granice i jest niefajnie, tak jak jest to słynne, że nie znaczy tak. Mhm. No to powinno dotrzeć do tych ludzi, którzy tak robią, a do nich to nie dotrze, jeśli taki catchphrase jest na początku. Tak samo właśnie pani Staśko pisała artykuł, po którym bardzo brzydko się wypowiedział pan z Dziennikarskie Zero. Stanowski! Stanowski! Bo oczywiście wujkowy żart pod tytułem, bo ona zaczęła artykuł pod tytułem, że idzie do klubu jak na pole walki, wszystkich mężczyzn wyrzuca, bo oni chcą ją dotykać i tak dalej i najlepiej jest jak już tańczy z dziewczynami. Potem poszła do klubów gejowskich, bo tam nie było heteryków i dopiero, ale ci heterycy też przyszli do niej, do tych klubów gejowskich i oczywiście to było podkręcone na maksa ten początek. Później jakby odniosiła się już do samej tej sytuacji, że nie, nie znaczy tak, tylko nie znaczy nie. Ale pan Stanowski już podłapał i mówi, no pani to nie jest aż taka ładna, żeby faceci za panią do klubów gejowskich poszli, czyli typowy wujkowy żart. Tak. Nie no, ja sobie wygooglowałem zdjęcie pani Mai, bo mówię, co to jest za laska w ogóle, że heteroseksualni faceci za nią chodzą do klubu dla gejów, bo wiedzą, że ją tam spotkają. Szczerze mówiąc, tak wygooglowałem i tak wydaje mi się, że niekoniecznie, że to jakiś chyba blef jest. No taki boomer, nie? No ale... I jakby ciekawe widzisz, jest to, że odbijasz się od takiego czegoś. Ciekawe jest to, że w tym Dziennikarskim Zero pan Stanowski również przeczytał tylko początek tego artykułu, co sprawia, że zaczynam wierzyć w to, że też nie ma prenumeraty Gazety Wyborczej i też po prostu nie przeczytał całego artykułu. Bo przede wszystkim nie masz... Nie kupujesz Gazety Wyborczej, więc lecisz tylko ten początek i już sobie wyrabiasz opinię dalszą. Ale jakbym mogła tylko szybko streścić ten artykuł. Po prostu jest przedstawiona sytuacja, że kobieta zdradziła swojego męża. Ona się tłumaczyła tym, że jest pandemia. List do psycholożki. I jest list do psycholożki, terapeutki, co ja mam zrobić, czy ja mam zostawić męża. No i potem jest bardzo długa wypowiedź pani terapeutki, która jest bardzo naukowa, która tłumaczy, dlaczego ludzie zdradzają. W ogóle absolutnie nie łączy tego z płcią, tylko dlaczego ludzie zdradzają. Jest zwrot do tej pani, która zdradziła, że ona jej nie odpowie w tym artykule i też internauci też jej nie odpowiedzą, bo to jest dłuższy proces, który ona sama musi przejść, żeby zdecydować, czy zostawić tego męża, czy nie. Bo ta pani nie oceniała tej kobiety, tak, tylko mówiła, że dlaczego może być tak, że się tak czuje, w sensie podawała argumenty, dlaczego jest tak psychologicznie uwarunkowane, że możemy się czuć okej ze sobą zdradzając, dopóki tak. Nie skonfrontujemy tego z drugą osobą. Natomiast niektórzy też pisali komentarze pod tym, bo w ogóle straszną gównoburzę wywołał ten artykuł. Pisali komentarze pod tytułem, że to jest właśnie pani normalizuje zło. Wrażliwa i inteligentna, tego nie pisze z przekąsem, terapeutka dostarcza alibi złu. Alibi? Bo musiała przestać wierzyć w zasady absolutne. No to jest moje pytanie. No... Czy jak idziesz do terapeutki i mówisz, kurczę, no zdradziłem męża, nie wiem co ze sobą zrobić, to byś chciała usłyszeć, jesteś zła. Zła! I ty siedzisz na tej kozetce, ale odpręż się, ale odpręż się. Oddychaj, ty głupia. W ogóle bardzo ciekawe w tym artykule było to właśnie, że tam nie było tam takiej niszczenia tych osób, które zdradzają. No nie, ale, no psychologicznie podeszło. Ale argumenty były takie godzące, typu, że właśnie opada nasza wartość, więc próbujemy się dowartościować w taki sposób. W sensie, to wcale nie była gloryfikacja osób zdradzających, a z drugiej strony było to bardzo ciekawe. Ona tłumaczyła to w taki sposób, że osoba, która zdradza, nie czuje, że robi czegoś złego, dopóki absolutnie. Się nie skonfrontuje. Dopóki nie skonfrontuje się z krzywdą, jaką wyrządza partnerowi. Polecamy przeczytać w ogóle, fajny artykuł. Ciekawe. I ale... wam, wysokie obcasy, polecamy nie dawać takich bejtów dla heteroseksualnych białych mężczyzn, bo po co? W sensie, po co sobie odpychać ich od czytania tego? I teraz zaczynamy segment pod tytułem, nie wiem do czego dotyczy artykuł, ale powiem rzeczy o moim życiu. New.mix. O drugiej w nocy. O, to podkurwiło go fest, że o drugiej to musiał napisać. Mąż ogląda porno? Koniec świata. Żona zdradza? Wszystko w porządku. Chyba czas zacząć walczyć o równe uprawnienia. Ja bym chciał powiedzieć, że ja się czuję dyskryminowany. Ja jestem biało-seksualny. Jesteś biało-seksualny? Jestem biało-skóry seksualny mężczyzna. Biało-skóry seksualny mężczyzna? Biało-skóry, heteroseksualny mężczyzna. Tak. Ja się zastanawiam... Czy jestem dyskryminowany? Na przykład myślę sobie, że jak wstaję rano do pracy, to trochę jestem dyskryminowany, bo na przykład jakaś kobieta może nie wstawać w tym czasie do pracy rano, bo ma na późniejszą zmianę na przykład. I
I to jest trochę dyskryminacja. Jak możemy ci pomóc z twoją krzywdą? Ha, tfu, feministki. Kiedy facet zdradza, to dlatego, że jest zakompleksionym mizoginem i to jego wina. Kiedy kobieta zdradza, to znaczy, że jej mąż jest zakompleksionym mizoginem i to jego wina. Czego tu nie rozumieć? No nie wiem, artykuł chyba, ewidentnie. Wydaje mi się, że dużo osób ma problemy w relacjach, jak tak to czyta się. Autorka, jeszcze raz, Katarzyna Kucewicz, jest psycholożką, psychoterapeutką i seksuolożką. Pracuje z dorosłymi głównie w obszarze trudności w relacjach, czyli raczej to jest osoba, która, no nie wiem, coś tam wie o tym, nie? Dziękujemy za ten wspaniały czas. Czego się nauczyliśmy, Jakub? Nauczyliśmy się, że nikt nie ma tak ciężko jak biały, heteroseksualny mężczyzna. Jaki to dinozaur? Już? Tak. Zgadnijcie w końcu, co? Bo to tak głupio.